przerwie słowa, chciałbym jeszcze o coś poprosić, zachęcić nas do jednej rzeczy. W czasie modlitwy, gdzieś tam w głębi mojego serca, jak usilnie, byłem przekonywany, żebyśmy się pomodlili o Warszawę, o mieszkańców tego miasta. Powstańmy proszę raz jeszcze, zanieśmy modlitwę. Dobry Boże, przynosimy Ci mieszkańców tego miasta, przynosimy Ci mieszkańców Warszawy. Ja Cię proszę, Panie, abyś Ty w swojej łasce dotykał serc tych ludzi. Abyś, Panie, na każdej ulicy wzbudził sobie wierzących. W każdym większym budynku, żebyś, Panie, wzbudził sobie wierzących. Aby tam mogli się spotykać, tam mogli dzielić się Twoim Słowem. Tam mogli wzrastać, Panie. Abyśmy doczekali takiego dnia, kiedy Warszawa będzie miastem świętych ludzi. Panie, wołamy o to i prosimy, Panie, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ja Ci dziękuję, Panie, za wszystkich wierzących warszawiaków. Dziękuję Ci za wszystkich tych, którzy w tym mieście poznali, że Jezus Chrystus jest Panem. Oddaję Ci też ten zbór, Panie, i tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj tutaj przyszli w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy proszę. Powiem, że bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z Wami. Grozi Wam, że niedługo znowu będę, ponieważ mam pewne prawa związane z grodziskiem, tam jest nasza społeczność, tam się jakiś czas wybieram, więc połączę to znowu tak, żeby być i tu, i tam. Zacznę od Słowa Bożego, bo ono jest najważniejsze. Czy możemy troszeczkę głośniej prosić? No nie ma jak. A może mikrofon? Już to zrobimy. Ja sobie stanę tutaj i będę słuchać. Słychać mnie? Tak. Telefon rozłączył. Może bardziej to chyba, żebym widział Monikę. Czytam z listu apostoła Pawła do Efezjan, z rozdziału 4, od wersu 17. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swojego, mający przytępiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mający umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim, i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Drodzy bracia i siostry, dlaczego się dzisiaj tutaj spotykamy? Dlatego, że Bóg jakiś czas temu zdecydował, nie ja to zdecydowałem, ale Bóg zdecydował, że w Warszawie powstanie taka społeczność. Ktoś powie, no ale po co? Przecież tu jest dosyć społeczności. To prawda. W Warszawie jest dużo zborów. Nie wiem ile, ale pewnie ze 20-30 by się znalazło. 100. No to 150 niech będzie. Może będzie. Oby było jak najwięcej. W takim razie po co ten zbór? I po co pozostałe 125, które są w Polsce? Po co? Skoro jest tyle zborów.
Skoro jest tyle zborów, to pytanie, gdzie ci chrześcijanie? Gdzie są ci chrześcijanie? I tutaj mamy potężny problem. Biblia mówi tak. Kiedyś mieliście przyćmiony umysł i dalecy byliście od życia Bożego. 18 werset. Dlaczego? Bo byliście nieświadomi. Byliście nieświadomi stanu rzeczy. A wasze serce było zatwardziałe. Wasz umysł był przytępiony i oddaliście się po prostu wszelkiej nieczystości, chciwości, rozpuście. Ewangelia Mateusza w 4 rozdziale wyjaśnia tę sytuację. Dlaczego tak było? Rozdział 4, wersety 16-17. 16 wystarczy. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką, czyli Chrystusa. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Ludzie siedzieli w ciemności, w cieniu śmierci. Jeżeli siedzisz w pomieszczeniu, które jest ciemne, to jedyne, co cię może spotkać tam w tym miejscu, to śmierć. I nic ponad to. A jeżeli próbujesz się nawet wydostać z tego, to czego możesz użyć? Własnych zmysłów tylko. Własnego rozumu. I oczywiście, skoro on jest w ciemności, skoro on nie funkcjonuje tak, jak Bóg to zaplanował, to możesz popełnić mnóstwo błędów. Zgodzimy się z jednym, że wszyscy, jak tu siedzimy, byliśmy grzesznikami, którzy idą na śmierć. Nie było ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego i nie będzie ani jednego sprawiedliwego. Bowiem od czasów Adama i Ewy wszyscy rodzą się na obraz Adama. Tak mówi Biblia. A skoro tak, to Adam nam zaserwował niestety swój grzech. W naszym duchowym genomie jest grzech. I wszyscy popełniamy ten grzech. Z jakiegoś powodu Bóg zlitował się nad tymi, którzy tu siedzą. Nie znamy przyczyny. Nikt z nas nie może powiedzieć, że ja wiem, dlaczego Bóg się nade mną zlitował. Ja wiem, bo byłem taki dobry, że no przecież co miał do powiedzenia? Musiał to zrobić. A ktoś inny powie, ja się tyle modliłem, tyle pielgrzymek sobie zafundowałem, że przecież Bóg się musiał zlitować. Nie. Nie znamy przyczyny, dla której Bóg się zlitował nad nami. Nikt z nas, który tutaj siedzi, nie zna takiej przyczyny. Nie wiemy dlaczego. A skoro nie wiemy dlaczego, a wiemy, że byliśmy przeznaczeni na śmierć, a dzisiaj żyjemy, to cóż nam pozostało? Uwielbić tego, który nas uratował. Nie wiem, czy byliście kiedyś świadkami, jak topielca się ratuje. Ktoś był świadkiem tego wydarzenia? Ktoś się topił, ratowali go? No ja byłem świadkiem takich wydarzeń i ani razu nie zauważyłem, żeby topielec wyciągnięty stanął na nogi i zaczął się bić z tym, który go wyciągnął. I miał do niego pretensje, że on to w ogóle zrobił. I że nikt go nie pytał i że to nie na jego warunkach było. Nikt się tak nie zachowuje. Nikt. W związku z czym, tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności swoich umysłów. Wrócę do pytania, które zadałem. Gdzie są ci chrześcijanie? Gdzie są ci chrześcijanie? Mało ich widać. No ale dlaczego? Dlaczego? Skoro są prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. A znamy uczniów Jezusa, prawda? Pamiętacie ich z Biblii? Jakub został ścięty. Nie uciekał. Wszyscy go znali. Piotr, jak sam Pan powiedział, został zaprowadzony w końcu na śmierć. Paweł też zginął. Jedyny Jan przeżył długie, długie lata, ale też wiele lat spędził na wygnaniu, na wyspie Patmos, dla naszego błogosławieństwa. Wyobraźcie sobie, że ktoś z nas ląduje na wyspie niezamieszkałej. Szczęśliwy byłby?
Ja nie wiem, czy Jan był szczęśliwy, czy nie. Ale Bóg pozwolił mu tam spisać objawienie. I jego nieszczęście stało się naszym szczęściem. Na tym polega też i życie chrześcijan, że ofiarowują siebie dla dobra innych. Na wzór swojego Zbawiciela. Czy dzisiaj mamy wielu takich apostołów? Nie. Ale czy pamiętacie apostołów z czasów, kiedy chodzili z Jezusem? No to jest ciekawa różnica, widzieć ich po odejściu Jezusa, a w czasie, kiedy byli z Jezusem. Jezus nauczał. Jezus różne rzeczy mówił, przepraszam, że cię dotknę, a Piotr mówił, chodź na bok. Co ty tu opowiadasz? Jak to ktoś zamorduje cię? Nie pozwolimy na to. Ja pierwszy, swoją pierwszą cię będę bronił. Piotr wiele razy tak właśnie z Jezusem rozmawiał. Jezus mówi, nakarmcie tych głodnych. A mój imiennik mówi, nie mamy tyle kasy. Tak swoją drogą pomyślałem sobie, a jak on miał tą kasę, to skąd by kupił to jedzenie? Przecież tam nie było żadnego Lidla ani niczego podobnego. Skąd by wziął ten pokarm? Jezus mówi, narracja Biblii jest taka, że Jezus wiedział, co trzeba zrobić, ale wystawiał na próbę. Andrzej mówi, nie ma szans. No za chwilę mówi, ale tu jest taki chłopak, on to ma dwie ryby, parę bochenków chleba, bochenków, to były takie płaskie chlebki. Ale co to jest dla tych tysięcy? Oni naprawdę, chodząc z Jezusem, można powiedzieć, że nieustannie go zawodzili. Gwarantuję wam, że wszyscy, jak tu siedzimy, gdybyśmy mieli takich uczniów, to byśmy ich pognali. Nikt nie chciał mieć takiego ucznia, którego ciągle mówi, a on ciągle nie rozumie. Ty cuda mu pokazujesz, a on mówi, ale to jest niemożliwe. Ja to chyba nie widziałem. Przecież to się nie może zdarzyć. Ale Jezus wiedział, czego oni nie mają. A oni nie mieli Ducha Świętego. Kiedy przyszedł Duch Święty, to nagle ci tchórze, ci tacy trochę tępawi ludzie, zaczęli wygłaszać wspaniałe kazania. Piotr przecież był rybakiem, to nie był jakiś teolog. A przeczytajcie sobie jego dwa listy. Po dzisiejszy dzień ludzie się głowią nad tymi listami, bo są bardzo, bardzo trudne. Powiedzielibyśmy bardzo teologiczne. Już nie wspomnę o tym, że wszyscy oni oddali życie dla Ewangelii. I wcale się nie wzdragali przed tym. Gdzie są ci chrześcijanie? Właśnie ten 17 werset mówi, gdzie są. Zostali w świecie. Zostali w świecie. A Biblia mówi, zaklinam was na Pana, abyście więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swojego. Po co to jest tutaj napisane? Dlatego to jest napisane, że byli tam w Efezie ludzie, którzy chcieli żyć starym życiem. Którzy posługiwali się swoim starym umysłem. Jeżeli byśmy spojrzeli dzisiaj na mapę, to wszystkie te zbory z Księgi Objawienia, te siedem, to jest południowo-zachodnia część Turcji. Bardzo blisko siebie są te społeczności, te miasta. Czyli ci ludzie się jakoś znali między sobą. Byli różni ludzie. Byli tacy święci, jak Biblia mówi, w Smyrnie. Ale byli tacy, jak w Laodycei, gdzie Jezusa trzymali za drzwiami. Bo oni wszystko wiedzieli. Oni wszystko mieli rozpracowane. Być może to był najlepiej zorganizowany zbór tam, na tym terenie. Bo byli bogaci, wszystko potrafili, wszystko umieli. To do czego im Jezus był potrzebny? Ja jeszcze jestem z tego pokolenia i nie chcę nikomu wypominać wieku, ale są tu ludzie, powiedzmy, podobnie pamiętający jak ja. To były takie czasy, kiedy mięso jadło się raz w tygodniu i to jeśli w ogóle można było go dostać gdzieś i stać było kogoś na zakup tego mięsa. Ja pamiętam do chyba 7 czy 8 roku życia nie miałem spodni. Tylko w Warszawie mówi się rajstopy, a u nas się mówi rajtuzy, gdzie obcinano mi tam te stópki, no i to pracowało za,
za spodnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ludzie żyli biednie, skromnie. Ale wiecie co? Pamiętam w tym czasie, ja byłem katolikiem jako dziecko, pamiętam pełne kościoły. Ale dzisiaj z historii wiem to wcześniej, bo patrzyłem wstecz, na jak funkcjonowały zbory na naszym terenie. To były naprawdę zbory, gdzie było wielu świętych ludzi. Tak było. Gdzie to dzisiaj wszystko jest? Wiecie, gdzie to jest? Tam, gdzie są te wystawy bogate. Tam, gdzie dzisiaj stają wspaniałe samochody. Dlaczego zachód Europy, tutaj brat wspominał o zachodzie Europy, dlaczego zachód Europy tak podupadł? Dlatego, że jest bogaty. Bogaty jestem, niczego nie potrzebuję. Wszystko mam. My powoli dochodziliśmy do takiego stanu. I wiecie co? Nie spodobało mi się to, co powiem. Ale ja dziękuję Bogu za COVID-a. Dziękuję Bogu za kryzys. Dlatego, że ludzie znowu zaczynają szukać Boga. Znowu zaczynają zwracać się ku Bogu. Znowu zaczynają myśleć nad tym, po co żyją. Dlaczego żyją. Komu to życie ma służyć. To się znowu zaczyna dziać. I to jest wspaniała zapowiedź przebudzenia. Wspaniała. Ludzie przestali polegać znowu na sobie. Właśnie dlatego nie widzimy chrześcijan. Bo polegają na sobie. Na swoich siłach, na swoich umiejętnościach, na swoim rozumie. A tymczasem Boże Słowo mówi: nigdy więcej tak nie postępujcie. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. To jest bardzo ciekawy zwrot. Ja to sprawdziłem sobie swego czasu w Grece. To tak samo brzmi. Tu nie jest napisane: nauczyliście się o Chrystusie. Dowiedzieliście się tego, czego Chrystus nauczał, ale nauczyliście się Chrystusa. Można się nauczyć o Chrystusie, który jest w Biblii. Można. Można skończyć szkołę biblijną, ucząc się o Chrystusie, który jest w Biblii. Ale można nie znać Chrystusa. A oni się nauczyli Chrystusa. Czyli nauczyli się naśladować Go w każdym ruchu swojego ducha. Tak można to powiedzieć. Nauczyli się chodzić w duchu z Chrystusem. Przyglądać się, co Chrystus robi, oni robili to samo. Pamiętajcie, że oni nie mieli jeszcze pisanej Biblii. Mieli tylko stare przymierze. Mieli fragmenty Ewangelii. Może jakiś list. No ten akurat mieli. Mówimy o Efezjanach. Czy tak znam Chrystusa? Czy Chrystus to jest ktoś realny dla mojego życia? Czy jeśli wstaję rano, to wiem, że ze mną wstaje Chrystus? Czy jeśli idę do pracy, to wiem, że ze mną idzie Chrystus? Jeśli gotuję obiad, czy wiem, że ze mną gotuje obiad Chrystus? Czy wtedy, kiedy odpoczywam, czy odpoczywa ze mną Chrystus? On tego wszystkiego nie musi robić. On nie musi odpoczywać. On to wszystko może tak załatwić. Nie o to chodzi, ale rzecz w tym, żebyśmy rozumieli, że On z nami jest ciągle, nieustannie. Że to nie jest tak, że my przychodzimy, jak dzisiaj wielu chrześcijan się robi, do kościoła i wtedy jest z nimi Chrystus. Ale jak wychodzą z kościoła, to już są w świecie i tam mogą robić, co im się podoba. No ludzie kochani, przecież stare przymierze bardzo dokładnie opisywało, czym jest świątynia Pańska i jak się w niej należy zachowywać, czego w niej nie wolno robić. A dzisiaj co mówi nam 1 Koryntian 3,16? Ty, ja jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To my jesteśmy świątyniami. Skoro tak, to jak siebie traktujemy? Jako kogo? Jako co? Jak traktujemy swoje wnętrze? Czy ono jest zabrudzone, zaśmiecone wszystkim? Czy ono jest czyste i święte? Bo tam jest Duch Święty. Bo tam przebywa Bóg. Kiedyś to ja szedłem do kościoła. A teraz Bóg jest we mnie. Na tym polega różnica. To jest, można powiedzieć, kapitalna różnica, zasadnicza różnica. Nie wolno tych dwóch rzeczy mylić. Dlaczego dzisiaj się o tym nie mówi?
Dlatego, że to oznacza, że Bóg ma wobec ciebie i wobec mnie pewne wymagania. To są wymagania moralne przede wszystkim, nie religijne. Moralne wymagania. Bóg chce, żebyś był święty. On cię nie zmusza do świętości. 1 Piotra czytamy: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dokładnie to zdanie brzmiałoby, gdyby to przetłumaczyć słowo w słowo, brzmiałoby tak. Ja jestem święty i uczyniłem was świętymi i takimi pozostańcie. Tak to zdanie należało przetłumaczyć dosłownie. Bóg nie dał nam zadania, abyśmy się starali być świętymi, no bo przecież to jest niemożliwe. Bóg uczynił nas świętymi, ale Bóg uczynił nas świętymi po to, żebyśmy z nimi pozostali. Dlatego z drżeniem i z bojaźnią traktujcie swoje i sprawujcie swoje zbawienie. Jesteś święty, dbaj o tę świętość. Tak jak dbasz o swoje ciało. Czemu się myjemy każdego dnia? No chyba, że ktoś się nie myje. Ale normalni ludzie myją się każdego dnia. Myją zęby. Myją uszy. Dlaczego? Po co? Żeby nie śmierdzieć. Prawda? A myślicie, że grzech nie śmierdzi? Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak za wieloma ludźmi ciągnie się smród ich grzechu. Oni się tym nie przejmują. Jeszcze powiedzą, zbawiony jestem, co to? Nieważne. Nie. Wyraźnie Bóg mówi, nie tak nauczyłeś się Chrystusa. Nie tak się nauczyłeś Chrystusa. Czy Chrystus był brudny duchowo? Czy Chrystus zaniedbywał siebie? Przecież nauczyłeś się go, to postępuj tak, jak on postępuje. Zachowuj się tak, jak on się zachowuje. Jeśli się tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali. Czy zostaliśmy pouczeni w Jezusie Chrystusie? Czy ktoś tu może powiedzieć, że on nie słyszał nigdy Ewangelii? To macie, jak chcecie żyć byle jak, to macie dzisiaj nieszczęście. Bo usłyszeliście Ewangelię. I już nie macie usprawiedliwienia. Dlatego, że Bóg któregoś dnia, kiedy przed Nim staniecie, nieważne, czy ktoś wierzy w to, że Bóg istnieje, czy nie, to jest nieistotne. Kiedyś przed Nim staniecie, a On powie, pamiętasz? 18 września 2022. Słyszałeś Ewangelię? Dlaczego nie poszedłeś za mną? Ja ci okazałem łaskę. A ty co zrobiłeś z tym? Podeptałeś to? To dzisiaj czego chcesz? Po co stoisz przede mną? Zewleczcie z siebie starego człowieka. Zewleczcie z siebie starego człowieka. To jest ciekawy zwrot. Zewlec z siebie. Nie ściągnijcie. Coś, co się ściąga, to dosyć łatwo przychodzi, prawda? Ja mogę ściągnąć marynarkę i nic mnie to nie kosztuje. Ale Biblia mówi, zewlecz z siebie. Zewleka się z siebie coś, co bardzo dokładnie przylega do ciała. Co bardzo dokładnie odzwierciedla moje ciało. Na przykład, jeżeli ktoś zajmuje się nurkowaniem, to wie, że wtedy trzeba ubrać specjalny ubiór. On jest bardzo trudny do ubrania. Bardzo ciasny i on dokładnie przylega do ciała. Po co? Po to, żeby ogrzewać. Żeby tam się woda nie dostała. Ale spróbuj to ściągnąć. Tu już sprawa nie jest taka prosta. Dlatego, że to trzeba często przy pomocy innych ludzi ściągać. Bo to naprawdę dokładnie przylega do ciała. I wiecie, co przylega tak do nas? Stara nasza natura. Nasze stare nawyki, stare przyzwyczajenia. Ludzie, którzy się nawrócili, narodzili się na nowo, bo to jest ważne. Bo samo nawrócenie niewiele daje. Narodzili się na nowo. Nagle zauważają, że mają taki albo inny grzech. A nigdy tego nie widzieli. Dlaczego nagle zauważyli? Dlatego, że narodzili się na nowo i patrzą Bożymi oczyma na siebie. I teraz wiedzą, że tego się nie da poprawić. Tego się nie da po prostu lekko ściągnąć.
To jest moja natura, którą muszę zewlec z siebie. To czasami boli. Czasami to kosztuje. Czasami jest to trudne. Czasami to trwa. Zwróćcie uwagę, że pewne grzechy, modlimy się i pewne grzechy nam odchodzą błyskawicznie. Ale są takie grzechy, o które za nic w świecie nie chcą iść. Dlaczego? Bo tak się z nami zrosły. Tak się z nami zrosły. A Biblia mówi, zewlec z siebie starego człowieka. Zewlec z siebie starego człowieka. To siostra mówiła o tym, że narodziła się na nowo. Właśnie o to chodzi. Dlaczego tak niewielu ludzi w Kościołach jest narodzonych na nowo? Wiecie, że tak jest? Tak, tak jest. Po pierwsze, o tym się nie mówi, to jest prawda. A nie mówi się dlaczego? Dlatego, że gdyby powiedzieć o nowym narodzeniu, trzeba by mówić, że jesteś grzesznikiem. I dlatego się musisz na nowo narodzić. A skoro jesteś święty, no to po co się masz na nowo narodzić? I tak Bóg przecież wszystko z sobą załatwił. To jest straszne. Ci ludzie zapłacą, ci, którzy tak nauczają, zapłacą straszną cenę za to, bo oni napędzają ludzi do piekła. Musisz się na nowo narodzić, mówi Biblia. Bez nowego narodzenia nikt nie ujrzy życia wiecznego. Nikt nie zobaczy Królestwa Bożego. Ponieważ ludzie nie są na nowo narodzeni, to żyją byle jak. Słusznie tutaj siostra powiedziała, że staraliście się. Ja znam wielu wspaniałych katolików, naprawdę, wspaniałych katolików, którzy się bardzo starają. Żyją naprawdę nobliwym życiem. No, można by się od nich uczyć. I od niektórych się nauczyłem wielu rzeczy dobrych. Ale nie mogę powiedzieć, że ci ludzie są zbawieni, bo nie są. Nie są, bo się nie narodzili na nowo. A nie narodzili się na nowo, ponieważ nie uwierzyli każdemu słowu, które wypowiedział Jezus Chrystus. I oni to przyznają. Oni to przyznają, że nie wierzą każdemu słowu, bo ich Kościół mówi tak, a tak. A Biblia mówi tak, a tak. A jeśli nie uwierzysz każdemu słowu Jezusa, nie narodzisz się na nowo. Nie jest tak, nie ma innej możliwości. A jeśli narodziłeś się na nowo, zaczynasz świat widzieć zupełnie inaczej. Jeśli się nie narodziłeś na nowo, żyjesz może nawet dobrym religijnym życiem. Ale daleko tak nie zajdziesz. Znam wiele świadectw. Wielu ludzi się pytało o to, jak to jest, pastorze, człowiek się nawrócił, ja słyszałem jego świadectwo, ochrzcił się, pół roku minęło niemal. Co się z nim stało? To Bóg nie ma władzy, mocy, żeby go utrzymać. A ja zawsze mówię o jednym. A narodził się na nowo? No nie wiem. No to ja ci mówię, że nie narodził się na nowo. Bo gdyby się narodził na nowo ten człowiek, nigdy by nie odszedł od Boga. Dlaczego? Dlatego, że jak się narodzisz na nowo, masz Bożą naturę. Masz Bożą naturę. Nienawidzisz grzechu, brzydzisz się grzecha. Dlatego nie odchodzisz. Ale jeżeli jesteś tylko upamiętany, a nawet ochrzczony, to w każdej chwili możesz odejść. Pamiętacie z dzieł apostolskich Szymona Czarnoksiężnika? Pamiętacie takiego człowieka? Co mu się przydarzyło w życiu? On uwierzył, tam jest napisane. On uwierzył. I co zrobił? Dał się ochrzcić. Jak to jest, że Filip go ochrzcił? To Filip nie widział, kogo chrzci. No widocznie wyznanie tego człowieka było prawidłowe. Ale zaraz później przyszedł Piotr. I przyszli Piotr i Jan. I modlili się o ludzi i nakładali swoje ręce i chrzcili Duchem Świętym. I ten przyszedł z sakiewką. Już jest dowód na to, że nie zmieniło się jego myślenie. Co Piotr powiedział o jego sercu? Szymonie, ty jesteś przeklęty. Idźcie dzisiaj do jakiegoś zboru, gdzie ludzie są upamiętani i ochrzczeni. Zapytajcie ich, czy są narodzeni na nowo. Jak nie odezwą się, to znaczy, że nie są narodzeni na nowo. To powiedzcie im, wy jesteście przeklęci.
to was wyniosą z tego zboru. A przecież prawdę powiecie. Przecież to jest prawda. To jest prawda. Co z tego, że przychodzisz do zboru? Co z tego, że jesteś upamiętany? Co z tego, że jesteś ochrzczony? A czy jesteś narodzony na nowo? Czy masz naturę Boga? Jak chcesz wejść do Królestwa Bożego? Nienarodzony na nowo? Ze starą naturą? Przecież to jest niemożliwe. Biblia o tym mówi wyraźnie. Gdzie są ci chrześcijanie? No nie ma ich. Po prostu ich nie ma. A ci, którzy są nimi naprawdę, płaczą w tych zborach. Bo by wam pokazać całą listę ludzi, którzy piszą do mnie i płaczą nad swoimi kościołami. Płaczą, dosłownie płaczą. Nie plują na te kościoły. Nie mówią źle o tych kościołach. Płaczą. Ponieważ nikt nie chce słuchać tego, co mówi Słowo Boże. Wszyscy są zadowoleni, że są zadowoleni. I to im wystarcza. Ale tego Boże Słowo nas nie uczy. Zewlecz siebie tego wstrętnego, starego człowieka. Wyrzuć to. I co jest dalej napisane? I oblecz się w nowego. Z jednej strony mamy problem z zewleczeniem, ale z drugiej strony mamy też problem z obleczeniem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy oblekamy się w nowego człowieka, to robimy to ze świadomością, że pewne rzeczy się kończą. Na przykład kończą się moje znajomości. Ja o tym wiem. I kiedy wciągam tą nową szatę, to staję w jakimś momencie i myślę sobie, no jeżeli jeszcze pociągnę do góry, to ten już nigdy mnie nie odwiedzą. Jeżeli jeszcze wciągnę trochę, to skończył się mój dobry interes, już nie będę mógł lewych faktur wystawiać. Rozumiecie? To nie jest takie proste. Dlatego jest tak niewielu chrześcijan, niewielu uczniów Jezusa, a wielu jest takich podrobionych. Jak to kiedyś mówili, takie podmalowane lisy, tak? Farbowane lisy. Nie chodzi o to, że uprawiamy krytykę. My ratujemy ludzi. My ratujemy ludzi. Zadaniem Kościoła jest ratować ludzi. Oczywiście nie ratować tak, że to my ratujemy, ale ratować tych, których Bóg daje, których Bóg stawia na naszej drodze, których Bóg pokazuje, którzy sami często przychodzą, płaczą i mówią, no ja nie wiem, co mam zrobić. Ja wtedy mówię, ja też nie wiem, co masz zrobić. Pytaj się Pana Boga, co masz zrobić. Ale ja się pytam i Bóg nie odpowiada. Jak nie odpowiada? Otwórz Biblię, tam jest napisane, co masz zrobić. Biblia odpowiada na takie pytania, co mam zrobić. Biblia to mówi. Nie dotykaj się nieczystego. Nie chodź w jednym jarzmie z niewierzącym człowiekiem. Proste, proste. Mamy dwa przypadki w zborze kobiet, które gdzieś w kościołach jakiś, nieważne jakich, wyszły za mąż. Obie wyszły za, jedna wyszła za katolika, druga wyszła za adwentystę. Ja się pytałem, jak to do tego doszło? Już dzisiaj nie ma tych małżeństw. Jak to do tego doszło? No mówi, no poszłam do pastora, powiedziałem, że się kochamy, no i no mówi, no to się rzeka. Znaczy wychodź za mąż. Ja mówię, jak on ci tak mógł powiedzieć? Przecież co, on Biblii nie zna? Jak mógł ci powiedzieć wyjść za mąż? Przecież Biblia mówi wyraźnie, możesz wyjść za mąż za kogo chcesz, byleby był wierzący. Jak za niewierzącego możesz wyjść za mąż? Co ma wspólnego światło z ciemnością? Co ma wspólnego z wierzącym z niewierzącym? To się musi źle skończyć. Tak jak ekumenia kiedyś wyjdzie im wszystkim bokiem. Bo to się musi źle skończyć, ponieważ nie ma światłości i ciemności obok siebie. To jest nie do zaakceptowania. Zresztą czytamy, mówiliśmy o rzeczach, że tak powiem, wielkich. Ale jest codzienna egzystencja, codzienne życie. No słuchajcie, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Czy potrafisz kłamać? Proste pytanie. Ja nie oczekuję, że mi odpowiecie, ale czy potraficie kłamać? No każdy potrafi.
No właśnie, nie bardzo. Mogę wam powiedzieć publicznie, ja nie potrafię kłamać. Język mi kołkiem stanąłby. Teoretycznie oczywiście mogę sobie wyobrazić, że mógłbym coś powiedzieć nieprawdziwego, ale gdybym miał to wydobyć z siebie, ja sobie myślę tak, ja 40 lat jestem w małżeństwie. 9 października mamy 40 lat. Ja nigdy swojej żony nie okłamałem. Nigdy. Naprawdę? No naprawdę. A jak wyszło to na jaw, jak ja się będę czuła, jak bym skłamała, też nie kłamie. Moja babcia nigdy nie kłamała i tego nie nauczyła. No właśnie. Czy nie wolno kłamać. Czy jest możliwe żyć bez kłamstwa? Ale jak się chowałyśmy z siostrą, to zawsze szłyśmy do babci, gdzie druga jest słowa. Co innego dziecięce zabawy, gdzie dzieci jeszcze nie wszystko rozumieją. Czasami nie można też mylić konfabulacji z kłamstwem, bo konfabulacja no to jest po prostu wymyślanie sobie pewnych rzeczy po to, żeby zaistnieć w środowisku dziecięcym i tak dalej. Ale jak się takiemu młodemu człowiekowi zwróci uwagę, że to jest tak naprawdę wstęp do kłamstwa, to on to łapie, bo młodzi ludzie szybko łapią. A teraz sobie wyobraźcie wskazanie, że ja tutaj stoję teraz przed wami i kłamię. Wiecie, gdzie wy jesteście wtedy? Przeciąga piekła. Kiedy kaznodzieja kłamie? Wtedy, kiedy nie mówi wszystkiego, czego uczy Biblia i wtedy, kiedy dodaje coś do Biblii. Otwórzcie sobie już w domu ostatnią stronicę Biblii, tam przeczytacie, co czeka takich ludzi. Kłamstwo to nie tylko jest zaprzeczenie prawdy, ale kłamstwo to jest również niemówienie prawdy. To też jest kłamstwo. Jeżeli chrześcijanin na co dzień nie kłamie, to gwarantuję wam jedną rzecz, że gdziekolwiek będziecie w pracy, jakąkolwiek pracę będziecie wykonywać, po kilku miesiącach wokół was będą się kręcić ludzie i będą się dopytywać, kto ty jesteś. I to będzie prosty sposób na to, żeby głosić Ewangelię. Dlatego, że ludzie kłamią. Kłamią politycy, kłamią policjanci, kłamią sędziowie, prokuratorzy. Ale ty nie kłamiesz. I to jest zjawisko, na które wszyscy zwrócą uwagę. Wydajemy mnóstwo pieniędzy jako kościoły na organizowanie konferencji, z których nic nie wynika. A wystarczy nie kłamać. I iść do swojej pracy i wykonywać tą pracę bez kłamstwa. I wszyscy ludzie na to zwrócą uwagę. Wszyscy. A wtedy masz okazję głosić Ewangelię. Po roku czy po dwóch, w zależności od tego, jak duży zakład pracy to jest, wszyscy będą wiedzieli, że jesteś chrześcijaninem. Jeśli uważacie, że będą was nienawidzić, to się mylicie. Nie. Będą was traktowali z szacunkiem. Będą się was bali. A niektórzy będą przychodzili, będą pytali w trudnych sprawach swojego życia, co mają zrobić. Bo do kogo mają pójść? Pójdą do tego, który nie kłamie. Bo wiedzą, że nie zostaną okłamani. To jest taka prosta rzecz, która sprawia, że chrześcijanie są jak światła na świecie. Nie zadawalibyśmy pytania, gdzie są chrześcijanie, ponieważ wszyscy by wiedzieli, gdzie oni są. Kiedyś była u nas taka rodzina z Armenii. W 90-tych latach było w Armenii wielkie trzęsienie ziemi, jak ktoś pamięta. I oni mieszkali tam na chyba 8 czy 9 piętrze takiego kilkunastopiętrowego bloku. I oni nigdy nie ukrywali, że są wierzącymi ludźmi. Wszyscy wiedzieli, że oni są wierzący. Ale wszyscy ich omijali z daleka. Nikt im krzywdy nie robił, ale też nie chcieli mieć z nimi żadnej społeczności, no bo to jacyś chrześcijanie. Przyszło to wielkie trzęsienie ziemi i doszło do cudu. Wszystkie bloki na osiedlu rozsypały się. Ten blok też zaczął się rozsypywać. Nie wiadomo dlaczego ludzie z całego bloku zaczęli biec do ich mieszkania. I słuchajcie,
Klatka schodowa została tylko i przyczepiono do klatki schodowej ich mieszkanie. I wszyscy, którzy się tam schronili, przeżyli. Ale dlaczego tam ludzie pobiegli? Bo wiedzieli, że oni są wierzący. Wtedy, kiedy było trzeba znaleźć właściwe rozwiązanie, to wiedzieli, gdzie pójść. A dzisiaj ludzie chodzą po ulicach, czasami nie mają co do zaproszenia buzi włożyć. Czasami nie mają czym dziecka nakarmić, nie wiem do kogo się zwrócić. Bo nie widać tych chrześcijan. Po prostu ich nie widać. Bo żyją tak samo jak wszyscy inni. Tak samo kłamią jak wszyscy inni. Ja wam mogę powiedzieć, jeśli chodzi o moją służbę, jak ktoś ogląda wczorajszego live'a, to się powtórzę, ale nic. Jeżeli ktoś mnie okłamie, to ja z tym człowiekiem więcej nie współpracuję. Chyba, że stanie publicznie i przeprosi za swoje kłamstwo. Znam kilku pastorów w Polsce, którzy publicznie kłamią. Ja wiem, że kłamią. I oni wiedzą, że kłamią. Nigdy w życiu z nimi nie stanę obok siebie, ponieważ kłamca to jest ktoś, kto współpracuje z diabłem. Bo diabeł jest ojcem kłamstwa. No to idźmy dalej. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Biblia nie mówi nie gniewajcie się. Żebyśmy się dobrze rozumieli. Mówi gniewajcie się. Są sytuacje, kiedy możemy się sprawiedliwie pogniewać, czy rozgniewać. Są takie sytuacje. Ale Biblia mówi kończcie to, zanim pójdziecie spać. Kończcie to. Moja teściowa, którą znałem 40 chyba 2 lata, która rok przed śmiercią się nawróciła, miała dość trudne życie. Ale wiecie co? Ona powinna dostać order od producentów środków nasennych, ponieważ ona zjadła chyba kilka pociągów tych środków nasennych i nigdy się nie wyspała. Nigdy. Ale to była kobieta, która była rozodrgana całkowicie. Ona nigdy nie miała spokoju. Zanim poszła spać, wszystkie sprawy musiała, że tak powiem, zresetować. A ponieważ resetu się nie dało zrobić, bo miała do różnych ludzi wiele pretensji, no to się gniewała cały czas. A skoro się gniewała, to nie spała. A jak nie spała, to brała tabletki. Nie wiadomo, czy choroba, na którą umarła, nie była wynikiem właśnie tego stresu, ponieważ zmarła na raka jelit, a to jest wynik głębokiego, długotrwałego stresu właśnie. Jeżeli się gniewamy na ludzi i nie potrafimy przebaczyć, to się przenosi natychmiast na nasz organizm. Dzisiaj nawet medycyna oficjalna, rzadko się do tego przyznaje, ale w tym przypadku się przyznaje, powiada, że 90% chorób ma podłoże psychofizyczne. Kolejność jest ważna. Psychofizyczne, czyli chora dusza i chore ciało. I ludzie to przyznają. Gdyby wyeliminować właśnie to niewybaczenie, nieustanne gniewanie się, to 90% chorób zniknęłoby. Wiecie, co to byłaby za rozkosz widzieć, jak gdybyśmy zobaczyli, jak Big Pharma bankrutuje? Nie dlatego, że ktoś im coś zabrał, tylko dlatego, że ludzie nie chorują. Kto kradnie, nie kraść przestanie. No jak to? Gdzież, do kogo ten list? Do Efezjan. To co, złodzieje byli w kościele? No tak. W kościele byli złodzieje. A dlaczego kradli? Bo w starym życiu kradli. W starym życiu kradli. Wiecie, kieszonkowiec, ja nigdy nie byłem kieszonkowcem, więc nie będę wygłupiał, ale kieszonkowiec, jak widzi czyjąś kieszeń, wiecie, no od razu sfokusowany, jakby to obrobić. Dopiero sobie przypomina po chwili, że przecież ja jestem wierzący, nie muszę. Ale są tacy, którzy przecież tak nie myślą. Kradliście? Przestańcie kraść.
Zostawcie to. Wiecie, dzisiaj jest wiele więcej sposobów na to, żeby kraść. Jak prowadzisz firmę, iluż chrześcijan, którzy prowadzą firmę, nieuczciwie się rozliczy. Wielu. Nie widzą w tym nic złego. Absolutnie nic złego. Ja wiem, że państwo jest niesprawiedliwe. Ja to wszystko wiem. Wszystko to wiem. Sam prowadziłem biznes przez wiele lat. Wszystko to wiem. Ale to jest złodziejstwo. Nie da się tego inaczej ocenić. A kochani, taka prosta rzecz. 500 plus. 500 plus zostajemy na dzieci, prawda? Czyli jak nie wydajesz na dzieci, to kradniesz. Kradniesz swoim dzieciom. Bo te dzieci powinny te pieniądze dostać. Oczywiście nie w gotówce, bo nic im z tej gotówki nie przyjdzie, ale w postaci jedzenia, ubioru i tak dalej, i tak dalej. Może ktoś powiedzieć tak, no przecież ja bym zwariował, gdybym tak miał żyć. Tak, gdybyś tak miał żyć według własnych sił, to zwariujesz. Dlatego musisz być narodzony na nowo. Bo wtedy Duch Święty za ciebie takie rzeczy robi. Duch Święty ci przypomina, nie rób tego, to jest niewłaściwe, a Jezus nauczał inaczej. To jest na całe życie właściwie edukacja. Krok po kroku, aż dochodzimy do doskonałości. Przecież Biblia mówi, że mamy być doskonali. Kto chce być doskonały? No i niewielu, z pewną nieśmiałością. Ja tam chcę być doskonały, bo Biblia mówi, że mam być doskonały. To co się będę szczypał? Jak Bóg mówi, że mam być doskonały, to chcę być doskonały. A tak a propos, list do Efezjan mówi nam, że to jest pierwszy rozdział, można to sobie później sprawdzić, mówi nam, że mamy, uwaga, mamy dostęp do wszystkich błogosławieństw Królestwa Niebios. Ktoś pamięta, że tak mówi? Dobrze. To teraz mam pytanie. W ostatnim tygodniu jakie błogosławieństwo wziąłeś z Królestwa Niebios? Jedno. Malutkie. Siostra wzięła jakieś. No co zresztą? Reszta ma depozyt, tak? Rosną procenty. Przecież ty siostrę wzięłaś. No. Widzicie, my tak żyjemy. Naprawdę. Jako Kościół, mówię to o całym Kościele w Polsce, tak żyjemy. Nie myślimy po prostu nad tym, co Bóg ma dla nas. Nie zastanawiamy się nad tym. I mnóstwo rzeczy nam przecieka tak pomiędzy palcami. I tylko potrafimy narzekać. Nie mówię, że wy tak postępujecie, ale generalnie tak jest. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Kto przeklina? Komu się zdarza? Nikomu? A jak sobie młotkiem palec przyczaśniesz, to mówisz, ale Panie ci błogosławi. A ja tak mówię. No to bardzo dobrze. Słuchajcie, to jest odruch starego człowieka. Stary człowiek, niewierzący człowiek, kiedy coś złego mu się dzieje, to musi to siarczyście podkreślić. Ale nowy człowiek, po pierwsze, jeżeli żyje nowym życiem, to wiele takich rzeczy mi się nie zdarza. Naprawdę. Naprawdę wiele takich rzeczy mi się nie zdarza. Czasami się zdarzają. Ale mniej. Tak, zdecydowanie mniej. Dlatego mówię, że czasami się zdarzają. Ale też moje podejście do tego jest inne. Panie, dlaczego? Co chcesz mi pokazać? Co chcesz mi powiedzieć przez to? To jest zupełnie inne spojrzenie na życie. Inaczej żyjesz. Kompletnie inaczej żyjesz. A propos patrzenia, swego czasu mieliśmy w zborze tego starego kawalera. No, on też miał dobrze po 40. Ja mówię, któregoś dnia, czemu ty się, chłopie, nie ożenisz? O co ci chodzi? Albo ja tu muszę mieć długowłosą blondynkę, długonogą i tak. No dobra. Niech będzie. Nie powiem, jak się to skończyło, natomiast powiem wam, że
Niestety, tak mówi stary człowiek. Tak mówi stary człowiek. Dzisiaj, kiedy rozmawiam z narzeczonymi, a zdarza mi się dosyć często to robić, to zawsze dopytuję się tych młodych, no nie zawsze młodych, ale zawsze się ich dopytuję, co widzą takiego u tej drugiej osoby. Jak ktoś mi zaczyna mówić o urodzie, to przerywam rozmowy. Co się zastanów, przyjdźcie za tydzień. Bo nie wiem, czy wiesz, ale ja wiem, że ona nie będzie taka ładna za niedługo. Czasami się zdarza, że i ona, i on nie są zadowoleni z tego proroctwa. Ale nie jestem prorokiem w tej sprawie, tylko pragmatykiem. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Czyli można zasmucić Ducha Świętego. Można go zasmucić po pierwsze dlatego, że go mamy, a po drugie dlatego, że go nie słuchamy. Możesz nie słuchać Ducha Świętego, ale wtedy go zasmucasz. A jak go zasmucasz, to można powiedzieć, że zaczynasz żyć na własny rachunek. No i zaczynasz ponosić tego konsekwencje. No a tutaj już niestety ludzie nie pomogą. Chyba, że ktoś mądry, który ci powie, człowieku, na kolana i przepraszaj Boga. I naucz się, że chodzić możesz tylko w posłuszeństwie, a nigdy w buncie. Wszelka gorycz. Kto chodzi z goryczą? Będzie choroba. Wszelka zapalczywość, gniew, krzyk, można powiedzieć wrzask, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Niestety czasami to widzimy. Także pośród ludzi wierzących. Niestety tak czasami się dzieje. Dodajmy do tego jeszcze bicie żon przez mężów. To jest nie do zaakceptowania. U nas w Boże tego nie ma. Raz się zdarzyło. Sprawy rozwiązaliśmy drastycznie. A w wielu zborach wszyscy chowają głowy. Nie, nic się nie dzieje, nikt nic nie wie, a wszyscy wiedzą. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie. Tak jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie dla siebie serdeczni, uprzejmi. Tak bym chciał dożyć dni, kiedy ludzie w kościołach będą dla siebie uprzejmi i serdeczni. Uprzejmość, no chyba rozumiemy. Serdeczność to po prostu nic innego jak okazywanie miłości. Prawdziwej miłości. Nie tej takiej wymyślonej miłości, ale prawdziwej miłości. Właśnie dlatego jestem zły. Dokładnie dlatego. Czy wszyscy tutaj postępują tak, jak czytaliśmy? Nie wiem. Ja was nie będę oceniał, bo wielu z was nie zna. Ale chcemy głośno mówić o tym, że Kościół ma być taki, jak mówi Biblia. I jeżeli się komuś nie podoba Kościół Biblii, to niech sobie siedzi w swoim własnym sosie i niech tam nogi swoje moczy. Ale z Bogiem to nie ma nic wspólnego. Kościół będzie święty, albo go w ogóle nie będzie. Święty Kościół przyciągnie ludzi. Byle jaki Kościół zawsze jest rozsadnikiem kłótni, podziałów, awantur, bo każdy chce w nim rządzić, a nikt nie chce być za nie odpowiedzialny. Wiem, co mówię, bo to wiele razy widziałem. Wiele razy to widziałem. I coś wam powiem. Rozwój naszego bielskiego zboru zaczął się od tego, że Bóg z tego zboru wyprowadził grupę kilkudziesięciu ludzi, z którymi zawsze był problem. Jak ktoś powiedział A, to oni mówili B. Jak ktoś powie, że jest ciepło, to oni mówili, że jest za ciepło. Jak ktoś mówi, że jest zimno, to mówili, że jest za zimno. I tak w kółko przez lata. Aż Bóg pognał ich z tego zboru. I kiedy myśmy zostali ze 150-osobowego zboru, zostało 50 ludzi. To było 2,5 roku temu, no 3 lata temu, na okrągło. Nie wiedzieliśmy, co dalej. Były te same koszty, a 1/3 mniej ludzi. 2/3, przepraszam, mniej ludzi. I wiecie, co Bóg zrobił?
Dał COVID-a. A jak Bóg dał COVID-a, myśmy mieli otwarte wszystko, to ludzie zaczęli drzwiami, oknami przychodzić. Tak jak tu stoję przed wami, w czasie tych 2 lat covidowych z tysiącami ludzi się witało. Tysiące ludzi przytuliłem. Wielu pocałowałem. No, za nic w świecie COVID się nie chciał mnie tknąć. Byłem teraz w moim ukochanym drugim kraju, czyli w Grecji. Mam tam znajomych, bliskich. Tam to dopiero śrubę przekręcili. I ta mama 2 dzieci, która ma takie same myślenie na temat szczepień i COVID-a jak ja, ponieważ gdyby nie miała szczepionki albo nie byłaby uzdrowieńcem, musiałaby co miesiąc płacić 100 euro. Co miesiąc płacić 100 euro? Tylko dlatego, że siedzi w domu i nikt jej nie widzi. To jest zwykle się absurdne, ale tak było. To postanowiła, że ona się musi zarazić. A jej dzieci chorowały na COVID-a. Wiecie, co zrobiła? Łyżki po nich zlizywała. Wyganiała ich od jedzenia, kończyła ich jedzenie. Wycierała się ich ciuchami. No nie ma, nie da się zarazić. COVID w żaden sposób nie chciał przyjść. I w końcu okazało się, że przyszedł, ale taki jednodniowy. Ale antyciała były. Błogosławiony COVID sprawił, że dzisiaj jest nas znowu 150. A oprócz tego 125 społeczności. W całym kraju i praktycznie nie ma w całej Europie już teraz. Tak Bóg chce. Skoro Bóg by nie chciał, to by nic nie było. A skoro Bóg chciał, to jest. Czy myślicie, że ja się chwalę? Nie. Ja tylko mówię o tym, co Bóg zrobił. A nikt mi nie zamknie ust. Ponieważ wiem, co Bóg zrobił i będę o tym mówił, nawet gdyby ktoś był bardzo wściekły z tego powodu. Moi drodzy, dzisiaj, to będzie na koniec już, dzisiaj mamy wyjątkową okazję w naszym kraju. Ponieważ ludzie naprawdę znowu zaczęli szukać Boga. Minęły te 2 lata covidowe, wszyscy zakłysnęli wyjazdami, zakupami, ale przyszło kolejne błogosławieństwo, wojna. Przyszło kolejne błogosławieństwo, czyli inflacja. Przyjdą kolejne błogosławieństwa, czyli brak prądu i tak dalej, i tak dalej. Gdzie ludzie mają pójść? Do kogo mają pójść? No do Boga. Pójdą do Boga. I wiecie co? Tam, gdzie ludzie pójdą do Boga, tam będzie ciepło, tam będzie jedzenie, tam będzie radość, tam będzie pokój, a wszyscy wokół będą zgrzytać zębami. Dlatego mówię, że jest wyjątkowa okazja głosić ludziom Słowo Boże, bo ludzie przyjdą tam, gdzie jest prawdziwa wiara, tam, gdzie są święci ludzie. Oni tam przyjdą. Znam katolików, bo sam nim byłem przez wiele lat, i znam wielu katolików. I wiem, co oni myślą o Kościele. Dla nich Kościół to coś świętego. Oni wiedzą, że ich Kościół już zbankrutował. Ale oni nie chcą być tam, gdzie ludzie żyją byle jak. Oni chcą być tam, gdzie ludzie żyją świętym życiem. I będą szukali takich kościołów. Więc niech tu w Warszawie chociaż jeden taki będzie. A jeśli ktoś się od nas zarazi, jakiś Kościół się od nas zaradzi świętością, chwała Bogu. Chwała Bogu. To my im jeszcze dołożymy trochę świętości, w cudzysłowie oczywiście, żeby byli lepsi. Żeby tam więcej ludzi przyszło. Ponieważ my nie mamy patentu na wyjątkowość. Tu jest patent na wyjątkowość. Każdy może z niego skorzystać. Każdy może to wziąć. Więc żyjmy świętym życiem. Jeżeli ktoś nie jest narodzony na nowo, niech wasza siostra wam powie, jak ona to zrobiła. Ale to dokładnie wam powiem. Ile razy się modliła, ile razy płakała, ile razy wołała o to, jak długo się z tym męczyła. Ja się cieszę, że ty powiedziałeś, że byłaś w szkole, gdzie cię uczyli, że nie ma darów Ducha Świętego. Tak, ja wiem, że tak jest. Nie ciągle atakują ci, którzy twierdzą, że nie ma daru Ducha Świętego. Tylko, że ja wiem, że je mam. To co mam zaprzeczyć? Mam udawać głupiego? Co mam zrobić? Zapytajcie ją i idźcie w jej ślady. Ja kiedyś modliłem się też o ludzi, różnych ludzi. I pamiętam jak jedną panią, żeśmy się modlili, no przepraszam, panią siostrę, to już też taką leciwą. No i nic się nie stało. Ona do mnie w nocy o 1 dzwoni.
pastorze, Duch Święty przyszedł. No miał, skąd ty dzwonisz w taki dziwny dzień? No w wannie siedzę. Za Ducha Świętego nie ma ograniczeń. Nie ma. Pamiętam też inną siostrę. O, młoda kobieta, 30-letnia. Nie chciała, żeby się nikt nad nią modlił. Bo ona chce sama. Mówię, proszę bardzo. Idź do lasu i módl się. Poszła do lasu. Słuchajcie, cały dzień tam spędziła. I przyszła wieczorem z takim bananem. Jest. Bóg jest łaskawy. Bóg nam nie patrzy na to, czy ktoś ręce kładzie, czy nie kładzie. Bóg robi swoje. Bóg robi swoje. Boże błogosławieństwo dzisiaj jest tak samo aktualne, jak było 2000 lat temu aktualne. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej, bo to są bzdury. Tak samo jest z proroctwami, tylko że co do proroctw trzeba być bardzo ostrożny, ponieważ Kościół ma prawo je rozsądzać, to nie jest czas Starego Testamentu. Dar modlitwy językami nadal funkcjonuje, też mądrze powinien być wykorzystany. Dar tłumaczenia języków. Mieliśmy w zborze takiego człowieka, który tłumaczył języki. A to jest ciekawe świadectwo. Mieliśmy kiedyś wyjazd zborowy i modliliśmy się. Mieliśmy nabożeństwo, modliliśmy się. Była z nami dziewczyna, której nie znałem. I w jakimś momencie ona wychodzi już pod koniec tego nabożeństwa, zapłakana i mówi, muszę wam powiedzieć swoją historię. I była w pewnym zborze, który ja znam, gdzie przyjechał jakiś szaman, no i tam, wiecie, pyk i leżysz. Skarpetki w górze i leżysz. A to jest demoniczne chyba. No oczywiście, że tak. Jeżeli padasz na plecy, to bezdyskusyjnie. No i ona podchodziła, nic. A jeszcze się modliła, panie, jeśli to od ciebie, to nic. No to poszła na koniec kolejki, drugi raz nic. A ten, który się tam niby modlił, on mówi, to idź jeszcze raz na koniec kolejki. Nie? Poszła trzeci raz, przyszła, nic. Wiecie, co zrobił? W czółko i nogę jej podłożył. No i się przewróciła, no bo straciła równowagę. Ale doprowadził do tego, że ona powiedziała, że więcej do tego zboru nie przyjdzie. Przez 3 lata nie była nigdzie. I któraś z naszych sióstr ją namówiła na ten wyjazd. I była świadkiem wydarzenia bardzo ciekawego. Nasz drugi pastor, modliliśmy się o niego, otrzymał dar języków. Mówił w takim pięknym języku, byliśmy przekonani, że to jest włoski. Nikt nie znał włoskiego, więc dla nas to był włoski. I to długo trwało, a miał autobus przyjechać, więc zamówię, słuchajcie, to weźmiemy go może tak, jak on tutaj wrzeszczy do tego autobusu i pojedziemy z nim razem, no bo co z nim zrobimy? Autobus wjechał na parking, skończył. A ona wtedy wstała i mówi, słuchajcie, i mówi o tej historii, że tam takie rzeczy się przydarzyły. I Bóg mnie złamał, ponieważ ten człowiek mówił w języku, którego nie mógł znać, bo to jest tylko jedna wioska we włoskich Alpach, a ja pisałem z tego pracę magisterską. I tylko przetłumaczyła fragment, mówiła, że słyszała, jak Bóg do niej mówi, dziecko, wróć do ojca. Tak działa dar języków dzisiaj i tłumaczenie tego daru języków. To nie chodzi o to, żeby przyjść do kościoła i wszyscy się wydzierali i nie wiadomo, o co chodzi. Bo to nie jest mówienie językami, tylko jakiś cyrk. Ale dary Ducha Świętego są dla budowania kościoła. I Kościół powinien z tego korzystać. Mądrze korzystać. Ja trochę rozumiem ludzi, którzy są przeciwko darom, bo się naoglądali różnych dziwaków. No i jeżeli tak mają dary funkcjonować, to oni tego nie chcą. Ale ja też tego nie chcę. Natomiast chcę, jestem otwarty na to, jak Duch Święty daje Kościołowi dary. I jak Kościół z tego mądrze i dobrze korzysta. Powiedzcie mi taka prosta rzecz. Jak uchronicie Kościół, jak nie będzie w Kościele daru rozeznawania duchów? Ktoś wchodzi do kościoła, nie widzisz po tym człowieku, kto on jest. Bóg mi to dał od zawsze, jak tylko pamiętam. Kiedy wchodzi ktoś do kościoła, ja wiem, kto to jest. Nie wiem nic o tym człowieku. Ja go nie znam. Ale ja wiem, co w nim siedzi. Jeszcze się nie pomyliłem.
To jest dar. To nie jest umiejętność, którą można sobie wypracować. Tego się nie da wypracować. Ale jest wiele takich darów duchowych. Wiele wspaniałych darów duchowych. Niektórzy mówią, a ja nie mam żadnego daru. Nie masz? To ja ci przeczytam dar, który masz na pewno. Ciekaw jestem, czy wiecie, skąd będę czytał. Z Rzymian, 12 rozdział. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Dar duchowy. Posługiwanie. Dar duchowy. Obdarowywanie. Każdy ma ten dar. Jeśli masz Ducha Świętego, to jesteś w stanie usługiwać i jesteś w stanie obdarowywać każdego. Byleby tylko to było mądre. Mądre. Staramy się w naszym zborze tak organizować tą służbę, żeby pomoc trafiała do tych, którzy naprawdę potrzebują. A nie do wszystkich jak leci. Ale do tego jest potrzebny po pierwsze dar, a po drugie poukładany Kościół. Więc jeśli nie masz żadnego daru duchowego, to mówisz nieprawdę. A kłamać nie wolno. Masz dar posługiwania. Masz dar obdarowywania. Więc następnym razem ktoś, kto ma dar obdarowywania, może przynieść na przykład landrynki. Nie lubicie? To niech będą krówki. Ja i tak nic słodkiego nie jem, bo jeść nie mogę, więc słodkich rzeczy, więc dla mnie to nie będzie na pewno. Kochani, wiem, że za chwilę będzie jeszcze czas, żeby coś tam właśnie słodkiego, tak? Tak? Coś słodkiego można było dziubnąć. Będzie czas, żeby porozmawiać. Będzie trzeba, żeby pobyć też trochę ze sobą. Jeśli macie pytania, to ja oczywiście służę, tylko tu jeszcze będę miał z jedną rodziną chwilę rozmowy. I no, też ludzie odpowiedzialni za ten zbór tutaj na razie, brat, siostry, możecie podejść, zapytać. A, przepraszam, książki jeszcze są. Jeżeli ktoś chce książkę, najnowszą moją to jest tam. Książka Nie Kościół w upadku, to jest najnowsza. Na pewno jeszcze nie macie tutaj. Reszta przyniosłem po jednym egzemplarzu. Jeżeli ktoś chce, no to jeszcze mam w samochodzie. Ale ponieważ to są starsze tytuły, więc może nie trzeba więcej. Wszystkie są po 20 zł. Z mojej strony to wszystko. Pomodlimy się.
świat.